Motycha i witam was bardzo serdecznie w nowej serii na moim kanale Taka Sytuacja. Będzie to seria, w której będę opowiadał o naszym wspaniałym świecie, o wydarzeniu na nim i ogólnie o moich przemyśleniach z tego dzisiejszego świata. Ogólnie będzie tu się pojawiało dużo przemyśleń, takich typowych vlogów i to będzie taka seria typowo do opowiadań, więc jeżeli nie lubisz słuchać mojego głupiego głosu i głupiego mnie, to wyłącz ten film i zostaw łapkę w górę. Taka sytuacja. Na pewno nie jeden z was spotyka ludzi, a może sami nimi jesteście, którzy mają te bezsensowne, przenośne głośniczki. Nie wiem, czy może być coś bardziej irytującego niż jakiś człowiek idący sobie, kurczę, ulicą i który trzyma ten głośnik. Trzymać to trzyma, ale jak jeszcze z niego puszcza muzykę, kurde. Puszcza z niego tą waloną muzykę. Jeżeli jeszcze to by była dobra muzyka, ale to jest zazwyczaj rap. Głupi, kurde, rap. To tak się nie mieści w głowie. Dobra, o gustach muzyki się nie rozmawia, bo każdy, rozumiem, że każdy może lubić co innego, tak. Każdy lubi pop, każdy, kto inny lubi rap, kto inny lubi hip-hop, dobra. Ale samo to, że idziesz przez te głupie miasto i niesiesz ten malutki głośniczek, a czasami wielki głośnik, wygląda tak. Słucham sobie muzyki. Idę przez miasto i mam wywalone na to, co ludzie sobie o mnie pomyślą i mam w ogóle wywalone na to, że ludzie chcą mieć chwilę spokoju. Drodzy ludzie z głośnikami, czy naprawdę jest tak trudno kupić sobie słuchawki za 5 zł z Tesco, z Biedronki, z Lidla, skądkolwiek i włożyć sobie słuchawki do uszu? Wziąć takie małe nawet słuchaweczki, włożyć sobie je do uszu i słuchać waszej muzyki. Nie przeszkadzacie żadnemu światu, żadnemu człowiekowi, dla nikogo nie przeszkadzacie. Czy to jest naprawdę takie trudne? Ostatnio siedzę sobie w szkole i próbuję się pouczyć z fizyki, bo miał być sprawdzian, a naprzeciwko mnie siedziała pewna osoba i miała ten głupi głośnik i ja myślę, dobra, z ciszy, w spokoju, pouczę się, miałem wzory jakieś tam, pouczę się wzorów i przypominam sobie zadania. I co? I nic, i nie da rady normalnie. Siądzie ci taka osoba naprzeciwko ciebie, odpali ten głupi głośnik, jakby nie mogła tego robić na słuchawkach, i włączy jeszcze muzykę. Włączy muzykę i ma wywalone na cały świat. Bo ta osoba jest królem przecież, bo ona ma głośnik i ma wszystko, ma głośnik. Nie, tak nie może być, ludzie. Kupcie sobie te słuchawki za 5 zł, nie wiem, możecie sobie kupić Beatsy, jak jesteście bogaci. Ja sobie nie kupuję, bo uważam to za bezsensowne. I słuchajcie sobie muzyki. Albo jeżeli już jesteście tacy natrętni i chcecie mieć ten głupi głośnik za 20 zł ze stacji benzynowej, bo kiedyś były takie promocje, tak mi się zdaje, to bierzcie go do domu i słuchajcie go sobie w domu, albo tam, gdzie nie przeszkadzacie ludziom, bo naprawdę to jest bardzo, ale to bardzo irytujące, kiedy słuchacie muzyki na cały głos i w ogóle przeszkadzacie ludziom w otoczeniu. Zwracajcie uwagę na innych. Rozumiem, że są ludzie taborety, ale żeby klamko się urodzić. Okej, także jeżeli wam się spodobało, to zalajkuj, skomentuj i w ogóle udostępnij ten film, jeżeli sądzicie tak jak ja. Napiszcie swoją opinię, jeżeli się zgadzacie, to napiszcie: tak samo, tylko zgadzam się z tobą, bardzo mi przeszkadzają ci ludzie. A jeżeli się nie zgadzasz, to weź samo tych, a nie zgadzam się z swoją opinią i ci ludzie są bardzo fajni, bo mają głośniki i w ogóle. Sam jesteś głupi, ponieważ nie jesteście pewnie na głośnik i tak wyzywasz tych ludzi. No ja sobie tylko mówię moje zdanie, bo to jest mój kanał i na moim kanale mogę mówić swoje zdanie. Haha, bum. Także to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się, no i cześć. Piola, pum! The door.